nie ma materiałów budowlanych. Pandemia zamknęła sztukę. Sprawiła, że teatr musiał przenieść się do sieci, by umożliwić kontakt ze sceną tym wszystkim, którzy zapełnialiby salę teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie podczas spektakli. To sytuacja nietypowa dla widzów, ale i dla aktorów przyzwyczajonych do bezpośredniego kontaktu z publicznością, jej żywymi reakcjami. Mniej widzów na sali, potem całkowity lockdown, obostrzenia związane z pandemią to trudny czas dla sztuki. Projekt Przestrzenie Sztuki dał możliwość rejestrowania spektakli kamerą, by udostępnić je w sieci. Przede wszystkim jakby zderzenie się z tym, że ta liczba tych widzów, naszych odbiorców jest bardzo ograniczona, że te 50% najpierw, potem 25%, to tak jakby ludzie przychodzą na spektakl, ale może nie do końca się podoba. Było takie pierwsze wrażenie, że jest tak rzadko, ludzie są rozsadzeni, że jest ich bardzo mało, że te reakcje, jeżeli są, no to one są takie właśnie 25%, tyle ile jest widowni. No to ciężka sprawa, ale byli. Więc jakby grało się, gra się dla widowni, względem widowni, więc jeżeli nawet jest jeden widz, no to jakoś to idzie. Gorzej, jak już naprawdę nie ma nikogo. Gorzej się gra do kamery, dużo gorzej, jak nie ma tego życia, które jest za tą rampą na widowni. No to jest zupełnie inna materia, ta magia, nie lubię tego słowa, ale magia tego teatru gdzieś tam idzie pod ziemię. Znajdowałem się tam, w pewnym budynku. Bardzo wielkim. Najprostsza definicja teatru to jest taka, że jest aktor i widz. Wystarczy jeden aktor i jeden widz, żeby zdarzył się teatr. Tyle, że wyjątkowość teatru polega na tym, że jest to żywa relacja. To znaczy ten prezentujący coś, adresujący jakiś komunikat do widza, aktor, ma szansę na odbiór również jego reakcji. No, ale to jest właśnie ta wyjątkowość teatru, która poprzez przeniesienie się z tego żywego medium teatralnego do sieci, tudzież do telewizji, tracimy tę możliwość obcowania ze sobą, tej żywej relacji i reakcji. Chodzili po świecie, a mnóstwo ludzi przyglądało mu się, jak gnębicielom swoim przez kij skakać musiał. Tutaj też się różni się trochę nasze wykonawstwo, nasze to, jak gramy, kiedy się pojawia ta kamera. Akurat razem z Michałem braliśmy udział, byliśmy w obsadzie spektaklu Na tropach smętka, gdzie jest to reportaż teatralny i dużo naszych kwestii, dużo naszych wypowiedzi jest adresowanych wprost do widza. Tam jest bardzo istotne to, żeby nawiązać tę nić porozumienia z widzem. Dlatego też przy okazji realizacji wideo spektaklu, tutaj było dla nas chyba nie lada wyzwaniem, żeby spróbować sobie wyobrazić, że to oko kamery, które nas śledzi, to jest właśnie oko tego widza, że tam jest ktoś, kto ten komunikat, który chcemy przekazać, odbiera. A dalej, coraz dalej, aż po sam kraniec zalegać poczęła młoda, zielona trawa i aniołowie przecudnie śpiewali, była wielka jasność i spokój wkoło. A czy w twoim domu mówiło się po żydowsku? Skądże wszyscy byli świetnie wykształceni?
Irena Telesz-Burczyk, aktorka z ogromnym dorobkiem i doświadczeniem scenicznym, pamięta do dziś sytuację sprzed lat, kiedy widownia podczas spektaklu była pusta. Grałam w Chełmży w dniu Święta Rewolucji Październikowej i zagraliśmy pierwszy akt, a w drugim akcie w tym czasie już był bankiet i na widowni siadł tylko nasz kierowca. Więc to raz mi się zdarzyło do pustej widowni, ale mówię, to jest anegdota. Spektakl Rzeczy, których nie wyrzuciłem, rejestrowany był na scenie Teatru Jaracza w Olsztynie. Irena Telesz-Burczyk, Ewa Pałuska-Szozda i Grzegorz Gromek znakomicie poradzili sobie z tym wyzwaniem, choć praca nad realizacją zapisu spektaklu wymagała szczególnych umiejętności. To jest tylko pomoc w partnerze, z którym grasz. I wówczas między nami, między Ewą i Grzegorzem, musi się wytworzyć bardzo silna więź, żebyśmy mogli to udźwignąć bez, nie wiem, szlochu widowni, bez tchnienia widowni. To myśmy musieli sobie sami nawzajem stwarzać, żeby, bo to jest szalenie spektakl uczuciowy, bardzo emocjonalny, szczególnie Grzegorz ma tam bardzo rozedrgane wnętrze. Nie powiem, że ja mam lekko, bo tam też umieram i nie tak nagle, tylko to jeszcze jest jakiś też proces. Więc gdyby nie partnerzy, to tego by się nie dało przenieść. Czyli nowe doświadczenie. Spektakl Rzeczy, których nie wyrzuciłem, emitowany za pośrednictwem internetu, pobił rekordy popularności. Aż takiej reakcji to się nie spodziewaliśmy, natomiast trochę przeczuwaliśmy, ponieważ widzieliśmy, jak ludzie odbierają to, kiedy graliśmy na żywo, że ten spektakl się podobał. Ale wiesz, to też jest czynnik tego naszego wyobcowania w tej chwili ze świata, że ludzie siedzą sami w domu, że ludziom brakuje teatru. Ludziom brakuje sztuki, bo chleb można sobie upiec, można zjeść jakieś inne danie, nie zawsze najlepsze, ale coś można zjeść. Jeżeli nie ma czegoś w sklepie, czy nie wyjdziesz po zakupy. Natomiast jeżeli nie masz kontaktu bezpośredniego ze sztuką, to tym, czy tego się niczym nie zastąpi. I tego ludziom na szczęście brakuje. A gdzie jest Piotruś? Przecież nie żyje. Ale w takim momencie powinien być.